Cześć moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawym temacie, o światłowodach i urządzeniach, które dostajecie od operatora. A co w sytuacji, kiedy Wy macie swój świetny sprzęt, jakiś wypasiony router od Synology, albo jeszcze bardziej kozacki router od Asusa z własnym switchem Wi-Fi szybkim i tak dalej? Co z tym zrobić? Macie taką puchę i Wy już macie swoje, Wy tego nie chcecie. Jesteście zmuszeni do korzystania z tego sprzętu od operatora, bo on umożliwia podłączenie światłowodu. I dopiero do tego sprzętu można podłączyć wasz wypasiony router. Takie coś każdy musi mieć, żeby korzystać z internetu. A co zrobić, żeby korzystać z internetu jak człowiek? Jest na to rozwiązanie. Wystarczy taka mała puszeczka lub taka mała wkładeczka. Zapraszam do oglądania. To są nasze dwa małe urządzenia, które potrafią obsługiwać światłowód. To jest urządzenie, które przypomina dość popularne ONT, bo takie też operatorzy e, dodają do swoich usług: które wyposażone są w port optyczny, w port elektryczny, zasilanie i w zasadzie to jest wszystko. Jednak, w odróżnieniu od tego, co jest najczęściej oferowane, czyli urządzenia, które mają port gigabitowy, to urządzenie oferuje port 2,5 gigabita. Tak samo po stronie optycznej, jak i elektrycznej. Dzięki temu jednemu urządzeniu możecie Zastąpić każde urządzenie od operatora, oczywiście w usłudze PON, GPON. Dzięki temu możecie uzyskać na jednym porcie, na pojedynczym porcie Ethernet pełną prędkość, pełną przepustowość, którą operator Wam zaoferuje. W przypadku Orange'a 2 gigabity, w przypadku Neti jest to również 2 gigabity na pojedynczym porcie. Drugie rozwiązanie. Jest jeszcze mniejsze, to jest wkładka SFP. Przeznaczona jest do urządzeń, które wyposażone są w porty SFP. Na przykład do takiego Banana Pi, który ostatnio mieliście przyjemność zobaczyć. Urządzenie jest wyposażone w dwa porty SFP o prędkości 2,5 gigabita. I tutaj taką wkładeczkę bez problemu można zainstalować i korzystać z bardzo szybkiego internetu i bardzo kompaktowego rozwiązania, bo urządzenie oferuje porty 2,5 giga i takie rozwiązanie umożliwia obsługę internetu w tym wypadku od Neti. Na początek zajmiemy się uruchomieniem tego boksika ANT, bo jest to prostsze i nie wymaga specjalnego sprzętu nie wymaga jakiegoś media konwertera i tak dalej. Poza tym jest to bardziej popularne rozwiązanie dla większości z Was, bo macie tu zwykły port Ethernetowy, możecie to podłączyć sobie do komputera, do laptopa lub jak ja to zrobię przez przejściówkę USB do Ethernetu i podłączę to sobie do tableta. Po podłączeniu trzeba ustawić adres z zakresu adresów, który ma przypisany leox. Najłatwiej to zrobić w ustawieniach i trzeba zmienić DHCPa na manual ustawić adres z zakresu IPV4 192 168 10.1 maska i tu się pomyliłem bo to jest adres urządzenia my musimy sobie ustawić jakiś inny czyli na przykład 16 pojawiło się okno logowania leoxa leox a hasło Leo Labs Podłoga 7. I cyk. Jesteśmy w urządzeniu. I z tego poziomu możecie zobaczyć sobie pewne informacje o urządzeniu, jakby jego status. Status połączenia, diagnoza, rzeczy administracyjne. I z tego poziomu tak naprawdę wiele nie zrobicie. żeby ta magia się pojawiła, trzeba to urządzenie skonfigurować po telnecie. Do telnetu najlepiej użyć puty. Wybieracie sobie telnet, reszta tak samo, czyli adres domyślny 192 168 101. Otwieracie sobie połączenie, pięknie się okienko pokazuje. I to samo Leox jako użytkownik. Leo Labs podłoga 7 jesteście w urządzeniu wybadając odpowiednie komunikaty polecenia możecie skonfigurować to urządzenie tak jak chcecie wszystkie te rzeczy Będą podlinkowane pod tym materiałem w opisie i w komentarzu, który będzie przypięty. Tak mniej więcej wygląda konfiguracja, nawiązanie połączenia z Boxem ONT. A co z wkładką? Do czego ją sobie podłączyć? No i tu zaczyna się ciekawa historia, bo dostanie się do wkładki też jest w taki sam sposób zrealizowane, czyli jakby od strony Ethernetu, ale ten Ethernet tutaj jest od strony połączenia SFP. Więc trzeba mieć urządzenie, które jest wyposażone w port SFP. W moim przypadku wykorzystam switch z portami SFP. W przypadku wkładki SFP, żeby zacząć z nią rozmawiać, jest jeden problem. Do niej trzeba podłączyć światłowód. Z naszym boksem można było sobie porozmawiać wtedy, kiedy nawet światłowód nie był podłączony, co jest mega zaletą tego rozwiązania. Natomiast wkładka musi mieć podłączony światłowód od operatora. Nawet jeżeli się nie będzie łączyła, to musi być podłączony światłowód. Więc pierwsze co robię, to podłączam światłowód, potem podłączam do tego ethernet, na końcu podłączam prąd i czekamy, aż się wkładka podniesie. Wkładka się podnosi dość długo, bowiem ona ma swój system operacyjny. W środku jest normalny Linux który obsługuje tą wkładkę, całość jest oparta o układ firmy Realtek no i normalnie musi się uruchomić, co trwa dość długo prawie chyba 60 sekund odpala taka wkładka a na pewno dłużej niż 20 sekund, więc to trwa zanim nam tutaj zacznie mrygać dioda, pojawi się, o widzicie dioda się pojawiła, jest Activity, Link Activity więc teraz dopiero ta wkładka się podniosła teraz można do niej się odezwać, wkładka jest podłączona adres musiałem zmienić na z kompletnie innej puli, bo sobie go zmieniłem. Domyślnie jest tak samo. 101. To jest domyślny adres wkładki. U mnie ten adres to jest 200. Jeden z różnych tam powodów związanych z konfiguracją, którą ja u siebie w sieci mam i adresacja mi powiedzmy się nie zgadzała. Jest tak samo. Nazwa użytkownika leox leo laps. podłoga 7. i jesteśmy w menu administracyjnym wkładki u mnie wkładka będzie miała status 05 bo już jest skonfigurowana tak samo jak ten boksik tak samo się go konfiguruje tak samo konfiguruje się to przez telnet nie ma tutaj większej filozofii jak widzicie coś już się tutaj dzieje bo musiałem podpiąć światłowód żeby nawiązać połączenia z wkładką Światłowód oczywiście podłączony przez pigtaila, żeby nie niszczyć światłowodu od operatora, który wiecie, ten się tutaj wygina, może się połamać, i tak dalej. Światłowód, szczególnie ten dostarczany przez operatora, to bardzo ciekawe medium, mianowicie jest bardzo delikatne. RJ skrętkę, przewód eternetowy w przypadku uszkodzenia, możecie sobie zarobić dość. Prosto, we własnym zakresie. Ze światłowodem sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego e, uważajcie, jak będziecie z tym kombinowali, bo wykonanie spawu no nie jest prostą sprawą, nie jest łatwą sprawą, nie jest łatwe, nie jest tanie. Jeżeli uszkodzicie światłowód, to będzie problem. Najprostszym rozwiązaniem jest przedłużenie sobie światłowodu od operatora poprzez zastosowanie beczki. I użycia kawałka paczkordu, który świetnie nada się do zabawy. Taki prosty zabieg z użyciem beczki i paczkorda pozwoli uniknąć uszkodzenia złącza światłowodu od operatora. Tutaj możemy już sobie kombinować dowoli, jak coś popsujecie, jak coś się popsuje, nie ma problemu. Można ten paczkord wymienić, kosztuje całe, tam 5 zł dosłownie. Więc w tym wypadku jest to bardzo tanie. Światłowody tego typu dzielą się na dwa rodzaje. Można powiedzieć, że na zieloną końcówkę i niebieską końcówkę. To jest złącze typu APC, to jest złącze UPC. Różni się to ścięciem końcówki. Widzicie? Niebieska jest zupełnie płaska. Zielona jest nieco ścięta pod pewnym kątem. Dodatkowo jest lekko naostrzona, że tak się wyraża. Jakie są różnice pomiędzy tymi końcami? Ścięta końcówka powoduje, że mniej e, światła, które powraca z nadajnika, czyli z tego urządzenia, idzie do operatora, tylko się wytraca poprzez odbicia jakby do płaszcza światłowodu. W tym rozwiązaniu Więcej światła wraca do operatora, powodując potencjalnie zakłócenia itd. Tego w zasadzie się nie używa. Wszyscy używają w zasadzie złącz typu APC, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzą szybkie prędkości. Istotne są zakłócenia, które mogą się pojawić z takiego połączenia. My sobie skorzystamy z takiego samego złącza, jakie daje operator, czyli APC. Jak można zobaczyć, jest to praktycznie identyczne. Ale to nie wszystkie możliwości. Można użyć splitera, pasywny spliter optyczny, który umożliwia rozdział kabla od operatora na dwa inne kable. Mi się to bardzo przydaje, jak sobie kombinuję, żeby nie przełączać przewodów w kółko, tylko wypinam zasilanie. Więc z jednej strony do takiego splitterka podłączamy światłowód. Z drugiej strony podłączamy urządzenie od operatora. Z kolejnej strony podłączamy patchcord. No proszę, rozwaliłem światłowód. Dlatego właśnie lepiej stosować patchcordy i rozwalić swój kabelek niż ten od operatora. I mamy dwa urządzenia. Jest jedno, ale one nie mogą być aktywne. W tym samym czasie, czyli jedno musi być wyłączone z prądu, żeby drugie mogło korzystać. To jest splitter optyczny, on nie umożliwia podziału łącza na dwa niezależne łącza, tak oto przedstawiłem wam kilka możliwości, co możecie zrobić w domu ze światłowodem, żeby go nie uszkodzić. Komendy, które są potrzebne do konfiguracji tej wkładki, będą w opisie, ile tych rzeczy jest. W sensie ja tyle ustawiłem. Podobno nie wszystkie są potrzebne. Natomiast niektóre rzeczy będziecie musieli wyciągnąć z GUI waszego urządzenia. Jeżeli chodzi o Huawei, niektóre rzeczy znajdziecie na tylnej etykiecie, a niektóre rzeczy znajdują się wyłącznie w oprogramowaniu w GUI, czyli musicie się zalogować do urządzenia, na przykład wersja oprogramowania, connect jestem i teraz możecie zweryfikować na przykład komendami OMCI status urządzenia. U mnie jest wszystko ok jest podłączony reszta rzeczy możecie sobie zweryfikować na przykład wydając komendę flash get na przykład wersja oprogramowania wydaje się komendy flash get amcsw wersja jest wersja oprogramowania którą ja mam zaprogramowaną we wkładce SFP adres sprzętowy to też jest jedna z rzeczy która jest dostępna HW to jest wersja dostępna przez GUI, też mogłem sobie to odczytać. I tak ze wszystkimi numerkami, które można tu sobie zapisać. Komendą Flash GET. To odwrotna komenda Flash Set powoduje zapisanie tej informacji, czyli jak damy Flash Set, gpon Model, gpon ONU model i podamy model, to się zapisuje. I to jest ustawione. I tak trzeba przeklikać wszystkie komendy i wasze urządzenie, wasza wkładka lub wasz box od Leoxa będzie ustawiony. Te wszystkie komendy zostaną dodane do opisu. I w zasadzie jeżeli chodzi o konfigurację, to jest dość prosta. Ja wam z oczywistych powodów nie pokażę numerków swoich. Tak powiedzmy proforma, jakby operator chciał mi dać bana, Pewnie da, ale o tym kiedy indziej. Najwięcej zabawy jest, żeby dostać się do wkładki SFP, bo potrzebujecie switch albo media konwerter. I dopiero w takim połączeniu można się do tej wkładki dostać. Musi ona być koniecznie podłączona światłowodem od operatora. Czy będzie miało połączenie, czy nie, to nie jest istotne. Musi być link optyczny. Dopiero wtedy będzie można się dostać do tej wkładki. No i co? Teraz pora na zestawienie linka z Banana Pi. Banana Pi mam podłączone. Do warta, żeby widzieć na okienku, co się dzieje, jak wystartuje bootlock. Jest też okienko od puty. Pinam wkładkę SFP-LEOX, podłączam prąd i niech to nam się uruchomi. Sprzęt startuje, tam widzicie diodę aktywności. Wymiana informacji po warcie ma miejsce. Kładka SFP nie jest jeszcze podłączona, ethernetowa, z nią mam jeszcze problem. W jakiś tam sposób ją powiedzmy programowo uszkodziłem. Muszę poczekać, aż wszystko się podniesie. Dopiero teraz będę mógł ją wpiąć. Wkładka jest widoczna w tej chwili jako tepelink. Następuje drugi restart ethernetu, bo wkładka długo się podnosi i nie chce się uruchomić przez to. Nie widzi jej OpenWRT, nie widzi jej Banana Pi. Urządzenie się podłączyło. WAN jest aktywny. Do komputera mam wpiętą sieć na linku 2.5G i możemy zrobić sobie teraz test. Odpalimy sobie realizację systemu, zainstaluję iperfa. On będzie posadzony jako serwer, iperf, sieć lokalna i obciążenie przy 2.5 gigabitach iperfa. No połowa, no dość mocne obciążenie jest, ale ruchy, co ciekawe, rozkłada się porówno na, na rdzenia. Sprawdzę jeszcze, jak wygląda możliwość przemielenia ruchu przez banana pi. Jak widzicie, można tutaj przewalić przez ten sprzęt ruch na poziomie 10 gigabitów. Obciążenie proca już wzrosło konkretnie. Jeszcze raz zobaczcie, jakie duże obciążenie procesora się pojawia. Może go nie zabija, ale już jest znaczące. Ale ruch, który tu jest w stanie... Przerzucić to urządzenie, też jest całkiem zacny. Dla porównania, mam tu Asusa, który osiąga zdecydowanie mniejsze wyniki, bo praktycznie 6 razy mniejsze. Jest różnica na korzyść tego maleństwa związanego z Banana Pi. To jednak jest całkiem potężny sprzęt. Wykonamy sobie jeszcze kilka testów mianowicie test szybkości hardware'owego wsparcia. Mechanizmów szyfrowania, i tak dalej. Wbijam komendę, która wytestuje nam AS-a Test poszedł. No tutaj już obciążenie procesora nie jest równe. Jeden rdzenie jest obciążone na 100%. Pozostałe się nudzą. Szkoda, bo ten test mógłby być jeszcze szybszy. W sensie te wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, jakby tylko urządzenie było obciążone w pełni, porówno, bo ma cztery rdzenia. To tylko jedno rdzenie jest na full. Reszta się nudzi. Test się zakończył. Niestety, okienko się trochę rozjechało. Jeżeli chodzi o mój poprzedni router, czyli Asus, to ten Asus osiągnął wyniki, już Wam tylko powiem, sześć razy gorsze. Chociażby widać to tutaj po szybkości RSA i DSA. Test może nie jest idealny, ale mimo wszystko i tak ten sprzęt jest plus minus sześć razy szybszy niż mój poprzedni Asus RTAC88U który kiedyś u mnie gościł na materiale, możecie zobaczyć go tutaj, tu go naprawiałem. I to maleństwo jest mniej więcej 6 razy szybsze. To, co jest jeszcze istotne w OpenWRT, to konfiguracja połączenia PPPOE. To już jest skonfigurowane, ale Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. To jest okienko z interfejsami. Ja już tu mam stworzony e, odpowiedni, powiedzmy, link do NETI. No jest przyznany adres IP ale żeby stworzyć ten link trzeba przejść do urządzeń typu Devices, wejść w opcję BR-WAN, czyli mostek do WAN i przede wszystkim ustawić w nim VLAN, VLAN 35. Jeżeli macie urządzenie Combo, czyli takie, to właśnie na nim jest internet dostarczany na wilanach Rozbite są usługi telefon, telewizja, internet na poszczególne wilany, do internetu jest to VLAN 35 zaznaczacie opcję local tagowany na danym porcie u mnie wkładka sfp wykrywana jest jako eth1 prędkość 1000 megabitów bo taki link jest od neti optyczny link potwierdzacie tworzy się kolejny interfejs brwan35 i w naszym wanie. Powinien być wybrany właśnie BR135. Tu macie hasło, login do NetI. W zasadzie wszystko. Port się podniesie, Pyk, macie przyznany adres IP, działa. Jakiekolwiek rozłączanie, ponowne uruchomienie, podniesienie, uwalenie linka, będzie przyznawany nowy adres IP. Dzieje się to bardzo szybko i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o urządzenie Combo to Różnica pomiędzy combo a takim małym urządzeniem, które możecie dostać od operatora, jest to, że urządzenie combo obsługuje więcej rzeczy, takie jak na przykład telewizję lub VoIP, i każda z tych usług działa na osobnym Wilanie. Dlatego tutaj internet jest na Wilanie 35, telewizja jest na innym Wilanie, VoIP też będzie na innym Wilanie. Jakie to są Wilany? Tutaj zapraszam na forum Trzepa, gdzie ludzie gryzą te rzeczy, szczególnie Orange i jest, Stąd ja też czerpię. Dużo swoich informacji. Tak jak mówiłem, linki do wszystkiego będą podane w opisie i w pierwszym przypiętym komentarzu. Tam będziecie mogli sobie wejść i wyszukać wszystkie rzeczy. Tutaj tak ogólnie chciałem wam pokazać, że jest fajny polski producent Leolabs, który urządzenia Leox dostarcza na polski rynek. To są głównie sprzęty dla operatorów, ale można je kupić przez pośrednika. Jest też fajna firma XBest. Tam możecie się odezwać i w detalu lub w furcie, jakbyście chcieli kupić takie urządzenia. Możecie je tam nabyć. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.